10 najbogatszych piłkarzy w Polsce. No to zobaczymy, czy jest tam piłkarz powiązany z pełną influencerką. Proszę państwa, nie wierzę w to. 10 najbogatszych polskich piłkarzy. 10. Piotr Zieliński. Aha. Obecnie Zieliński zarabia 6 milionów euro, czyli około 27 milionów złotych za sezon gry w klubie SSC Napoli. W sierpniu 2020 podpisał nowy kontrakt z klubem, obowiązujący do 2024 roku. Piłkarz urodził się 20 maja 1994 roku w Ząbkowicach Śląskich. Reprezentant naszego kraju mocno angażuje się w pomoc. Kupił dwa budynki, które zostały wyremontowane i przekształcone w domy dziecka. Tam lepszego życia doświadczają maluchy, które wcześniej nie zaznały miłości. Szacuje się, że piłkarz zarobił podczas swojej kariery około 45 milionów złotych. 9. Kamil Glik. To urodzony w 1988 roku polski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy we włoskim klubie Benevento Calcio oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Europy 2016-2020 i Mistrzostw Świata 2018. Mhm. Od 2010 roku Kamil Glik co roku otrzymuje powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski, w której to uważany jest za najlepszego obrońcę. Obecnie Glik zarabia około 16 milionów złotych rocznie, grając we włoskim klubie. Glik otrzymał najwyższą pensję w zespole, 3,5 miliona euro rocznie. Wcześniej występując w AS Monaco zarabiał To są pieniądze! 1 miliona euro za sezon. Jeszcze wcześniej w Torino FC inkasował 400 tysięcy euro rocznie. Glik zarabia również na kontraktach reklamowych. Współpracował m.in. z Rexoną czy firmą Blacho Trapez. Szacuje się, że majątek piłkarza wynosi obecnie około 50 milionów złotych. 50 milionów? 8. Artur Boruc. O kurwa! Kastylowa! 2004-2017 reprezentant Polski, rekordzista pod względem liczby występów bramkarza w reprezentacji. Uczestnik Mistrzostw Świata 2006 oraz Mistrzostw Europy 2008 i 2016. Obecnie występuje na pozycji bramkarza w polskim klubie Legia Warszawa, gdzie zarabia około 1,5 miliona złotych rocznie. Grając w szkockim klubie Celtic FC zarabiał 30 tysięcy funtów tygodniowo, czyli około 1,5 miliona funtów rocznie. Następnie we Włoszech w klubie ACF Fiorentina zarabiał 20 tysięcy euro tygodniowo. Po powrocie na wyspy w Southampton FC zgarniał około 40 tysięcy funtów tygodniowo. Później w AFC Bermont zarabiał 2 miliony funtów za sezon. Podczas sezonu 2019-2020 miał zarobić aż 2 miliony funtów, czyli około 10 milionów złotych, przy czym nie rozegrał ani jednego spotkania. Na co dzień Artur Boruc przemieszcza się luksusowym Mercedesem S-klasą 63 AMG Coupé, którego cena Mercedes gang! Waha się w okolicach miliona złotych. Natomiast jego partnerkę widywano w poliftowym Mercedesie G-klasie 63 AMG, którego cena też jest bliska miliona. Szacuje się, że piłkarz podczas swojej kariery zarobił około 50 milionów złotych. 7. Łukasz Fabiański. To urodzony w 1985 roku w Kostrzynie nad Odrą polski piłkarz, występujący na pozycji bramkarza w angielskim klubie West Ham United. Został piłkarzem roku w plebiscycie piłki nożnej w 2018 roku, dwukrotnie wybrany najlepszym bramkarzem ekstraklasy. Czemu są większość są bramkarze? Bo ja się nie znam na piłce. Bramkarze tak dużo zarabiają? Czy jakby od czego zależy to? Pozycja ma wpływ na zarabianie? Czy jak to działa? Bo ja nie wiem. A swój debiut w reprezentacji Polski zaliczył w meczu z Arabią Saudyjską, rozegranym 28 marca 2006 roku jako reprezentant numer 793. Łącznie rozumiem. W reprezentacji Polski rozegrał 35 meczów. W 2020 roku włodarze klubu obniżyli jego pensję aż o 30%. Fabiański zarabia teraz około 3 miliony euro, czyli około 16 milionów złotych za sezon gry w klubie West Ham United. Szacuje się... Ile sezon gry trwa? Ile to jest, że on ile zarabia tego? Rok? Czyli rocznie 16 milionów zarabia? Kurwa. Spoko. Wydaje się, że zawodnik zarobił około 60 milionów złotych podczas swojej kariery. 10 miesięcy? Okej. 6. Arkadiusz Milik. Karierę piłkarską rozpoczął w Rozwoju Katowice, z którego w 2011 roku trafił do Górnika Zabrze, gdzie zadebiutował w Ekstraklasie, a także został wybrany polskim odkryciem roku. W 2014 roku trafił do Ajaxu Amsterdam, gdzie w ciągu dwóch sezonów zdobył 47 goli. Ej, bo wy się śmiejecie z piłkarzy, kurwa, a ja się nie znam totalnie, nie?
i nie wiem, skąd mam się śmiać, co z głównie. Czostwo oraz tytuł króla strzelców Pucharu Holandii. W latach 2016-2021 był zawodnikiem SSC Napoli, w barwach którego zdobył 38 goli w Serie A, zostając najskuteczniejszym Polakiem w tych rozgrywkach. To po co oglądasz to? No bo jedyne, co mnie łączy z tym filmikiem, to pieniądze, stary. No po Puchar Włoch. W 2021 roku przeniósł się do Olympique Marseille. Jest to drugi najlepiej płacący klub we Francji. Średnia pensja piłkarza wynosi tam 200 tysięcy euro, jednak szacuje się, że Milik może inkasować o wiele więcej. Piłkarz mieszka w luksusowej nieruchomości przy Morzu Śródziemnym, wartej co najmniej kilka milionów złotych. Tragedia. Piłkarz ma również zamiłowanie do drogich samochodów. W 2020 roku widziano go za kierownicą Mercedesa G63 AMG. Czemu wszyscy kurwa bogaci jeżdżą kurwa Mercedesem G-klasą? One są spoko z wyglądu, ale nimi się jeździ kurwa jak lodówką jebaną. Tego ponad milion złotych. Szacuje się, że w swojej karierze zawodnik zarobił około 70 milionów złotych. 5. Grzegorz Krychowiak. To urodzony w 1990 roku w Gryficach polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w greckim klubie AEK Ateny, do którego jest wypożyczony z FK Krasnodar. Swoją karierę rozpoczynał w klubie Orzeł Mrzeżyno, jednak szybko wspinał się po szczeblach kariery. W Andaluzji, gdzie mieszka od 2016 roku, odwiedziła go dziennikarka stacji TVN. Piłkarz pokazał jej stadion, klub i swój piękny dom. Trzeba przyznać, że jego luksusy robią wrażenie. Krychowiak nigdy nie ukrywał swojego zainteresowania luksusem i modą. Piłkarz jest również właścicielem luksusowego sklepu z garniturami w Poznaniu. Garnitury szyte na miarę kosztują w salonie Krychowiaka około 5000 złotych. Szacuje się, że piłkarz zarobił podczas swojej kariery około 70 milionów złotych. 4. Łukasz Piszczek. To urodzony w 1985 roku polski piłkarz, w latach 2007-2019 reprezentant Polski. No. Uczestnik Mistrzostw Europy 2008-2012-2016 oraz Mistrzostw Świata 2018. Zdrajca. Członek klubu wybitnego reprezentanta jako prawy obrońca wybrany do jedenastki stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na przełomie czerwca i lipca 2010 Piszczek, otrzymując koszulkę z numerem 26, został piłkarzem... Jak ktoś tak napisał? Zdrajca! Borussii Dortmund. W barwach Borussii rozegrał 82 spotkania. Kurwa, niemiecki klub. Spotkania, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 64 asysty. Pod koniec kariery obrońca zarabiał w klubie około 3 miliony euro rocznie, czyli około 12 milionów złotych. Szacuje się, że w całej karierze zawodnik zarobił około 80 milionów. W latach 2017-2021 występował sporadycznie w telewizji Eleven Sports w roli eksperta niemieckiej Bundesligi. Od sierpnia 2021 jest stałym ekspertem tej ligi. 3. Jakub Błaszczykowski. O, tego to ja znam! To polski piłkarz urodzony Kurwa, jaki drip! W 1985 roku, również działacz sportowy oraz społeczny. Błaszczykowski w 2005 roku został sprowadzony do Wisły Kraków z KS Częstochowa. W Wiśle występował przez 2,5 sezonu i... Kurwa, era! Pamiętacie to, kurwa, tą sieć telefonów? Jesus! I w tym czasie wywalczył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. To w Krakowie wypromował się i trafił do silnej niemieckiej Borussii Dortmund, gdzie przez wiele sezonów był filarem tej ekipy. W styczniu 2019... Jaki jest teraz taki klub niemiecki... Taki mocny, w sensie, że ma taką dobrą teraz passę. Tak z ciekawości. Bayern, Niespełna... To jest zdrajca. Na 35-letni zawodnik powrócił do Wisły jako pożyczkodawca i piłkarz. Błaszczykowski to także legenda reprezentacji Polski. W kadrze rozegrał aż 108 meczów, w których strzelił 21 bramek. Piłkarz w samej Borussii Dortmund zarabiał około 150 tysięcy euro miesięcznie. W 2017 roku na przykład zarobił 12 milionów złotych, grając dla Wolfsburga. Szacuje się, że piłkarz w ciągu swojej kariery zarobił około 80 milionów złotych. 2. Wojciech Szczęsny. To polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza we włoskim klubie Juventus oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018, Mistrzostw Europy 2012, 2016 i 2020. Wojciech Szczęsny urodził się 18 kwietnia 1990 roku w Warszawie. Jest synem byłego piłkarza i reprezentanta Polski Macieja Szczęsnego. Piłkarz jest również fanem drogi... Ma Rolls Royce'a? Ja pierdolę.
drogich samochodów. W 2021 roku zawodnik zakupił luksusowego Rolls-Royce'a. Szczęsny obecnie zarabia około 12 milionów euro rocznie, czyli ponad 50 milionów złotych dzięki... 50 milionów, kurwa, rocznie? ...i grze w klubie Juventus FC. Szacuje się, że łącznie podczas swojej kariery zarobił 135 milionów złotych. Jeden. No, kurwa, lewy. Robert Lewandowski. Miejsce pierwsze i chyba dla każdego, kto przez ostatnie kilka lat nie żył pod kamieniem, brak niespodzianek. Nieźle. Nieźle zdjęcia. Piłkarz urodził się w 1988 roku w Warszawie. Obecnie występuje na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest kapitanem. Uważany za jednego z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia na świecie i jednego z najlepszych środkowych napastników w historii piłki nożnej. Zdobywca ponad 600 goli w seniorskich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych. Jako jedyny Polak w historii otrzymał nagrody piłkarza roku FIFA dwukrotnie i piłkarza roku UEFA, a także europejski złoty but. Ale złotej piłki nie dostał, nie? Czy czegoś tam, kurwa? Kupujcie. Także dwukrotnie. Laureat drugiego miejsca. Kto wygrał wtedy? XD. Złota piłka to się nazywa? W plebiscycie złotej piłki oraz zdobywca nagrody dla napastnika roku w 2021. Lewandowski miesięcznie zarabia 1 600 000 euro, grając w klubie Bayern. Lewandowski miesięcznie zarabia 1 600 000 euro, grając w klubie Bayern Monachium. 16,2 miliona euro, czyli około 87 milionów złotych. Robert Lewandowski jest także przedsiębiorcą. Od kilkunastu lat prowadzi działalność w branży deweloperskiej, biotechnologicznej i reklamowej. Inwestuje również w start-upy. W 2016 nie, roku... Nie, no to jest niemożliwe, że on nie może być taki bogaty, nie? Jezu, jest tyle ludzi potrzebujących, na przykład ja. Dla bąbelka by dał. Ja pierdolę, nie, no taki z niego Polak. Dla Polaków by oddał trochę. A nie, kurwa, tylko dla siebie, stary, mieszka. Co on jest prawdziwym Polakiem? Niech się ogarnie, nie? Ja pierdolę, dla niemieckiego klubu jeszcze gra i nie oddaje pieniędzy Polakom? Przynajmniej z honoru powinien dawać z 70%. Przecież 70% to i tak jest mało. Masakra. Robert Lewandowski kupił prawdopodobnie za 35 milionów złotych apartament przy ulicy Złotej 40... Ja pierdolę, nie no, masakra. 4 w Warszawie. Jest również właścicielem drewnianego domu na Mazurach. Prawdopodobnie jest również właścicielem luksusowej posiadłości w Monachium. A po co to komu? A stary, a po co mu to? Ja bym lepiej spożytkował jego pieniądze. Ja nie wiem, po co mu to? Ja bym lepiej spożytkował takie pieniądze, naprawdę. Zaufaj mi, Robert Lewandowski. Jak mnie to słuchasz. A oprócz tego piłkarz znany jest... Nie no, Maybach, nie? Maybach. Człowieku, ludzie do pracy nie mają czym dojechać, a ty jeździsz takim autem? Nie wstyd ci? Nie wstyd ci, stary, że Polacy, biedni Polacy jeżdżą ciuchcią, kurwa, do pracy, trolejbusem, a ty, kurwa, jeździsz Maybach S560? Ja pierdolę, nie? Zamiłowania do ekskluzywnych samochodów. Zawodnik w karierze poruszał się takimi perełkami jak Porsche 911 Speedster, Bentley Continental GT w wersji Speed, Maserati, nie, no, Gran Turismo, Mercedes Maybach czy Lamborghini Gallardo. Masakra, nie? A wy, jeżeli ja mieli... Ja pierdolę, nie? Jak można kibicować takiemu człowiekowi, który tyle pieniędzy wydaje, nie? Super, że mamy tak wspaniałych sportowców. Niech się chłopaki bogacą, zasłużyli sobie na to swoją ciężką pracą. To chyba nie Polak napisał, bo jakieś, kurwa, znaczki inne. Za chwilę tęczą żygnę. Aha. Ja wyciągam około 100 tysięcy miesięcznie i myślałem, że to dużo. Ta. Ciekawe, co robisz, że 100 koła miesięcznie. 100 tysięcy, znaczy to już jak milioner. Świrku, jak masz tyle, to bliknij 5 koła, a co to dla ciebie? Tylko, że to z nieba nie leci. Pracuję 7 dni w tygodniu, powyżej 80 godzin tygodniowo, bez urlopów. To nie wiem, kim byś musiał być, żeby zarabiać ponad milion rocznie. Rolnik. Masz rację, tym rolnikom to za dobrze. Kupują ciągniki za 1 000 000 złotych sztuka i jeszcze beczą. Sam jestem rolnikiem, to wiem. Ja poza brakiem czasu na cokolwiek to nie marudzę. Poczekaj, aż się dotacje z Unii na hektary i siewy skończą, to zobaczymy, jak będziesz kwiczał. Te dopłaty i tak są za duże, ludzie same łąki trzymają i koszą tylko, by dotacje dostać. Dopłaty to ułamek dochodów, żyje ze sprzedaży mleka. O! O! Oczywiście niech mają te wszystkie luksusy, ale powinni więcej przeznaczać na wsparcie dzieł charytatywnych lub sami takie prowadzić. Często rodzice żebrzą na kosztowną operację chorych dzieci, a oni mogliby to sfinansować i byłoby to dla nich jak danie kieszonkowego. Ja pierdolę, nie. No czekałem na taki komentarz. Mogą, nie muszą, takie prawo natury. Jak to powinni? A ty, kolego, ile dałeś na biedne dzieci? Też dałem tyle, ile mogłem. Oni mogą więcej. Ja pierdolę, nie, no tragedia, kurwa. Im ktoś więcej ma, tym jest bardziej skąpy i chciwy. Ludzie to piszą na serio, nie?